Witajcie, kochani. Byliśmy z wami w lesie, widzieliście, nazbieraliśmy grzyby, ale nie sztuka jest nazbierać grzybki, sztuka je później zrobić. My te grzybki chcemy przeznaczyć. Mamy więcej grzybków, zaraz wam pokażę. My te grzybki chcemy przeznaczyć na suszenie część, a z części zrobimy smażenicę, czyli my nazywamy tak sos z grzybów. U nas się mówi na sos z grzybów smażenica. I pokażemy wam, jak robimy sobie taką smażeniczkę właśnie z takich leśnych grzybków. I nasze grzybki chciałam wam pokazać, jakie piękne. I właśnie z nich będziemy robić tą smażeniczkę. Tutaj już przygotowaliśmy sobie urządzenie do suszenia grzybów, więc będziemy je obierać i suszyć. I z części, jak już mówiłam, zrobimy ten sos. I teraz czyścimy te grzybki. Sama przyjemność, takie ładne. Najpierw prawdziwki. Zobaczcie, jak fajnie wyglądają wyczyszczone już. Tutaj są. Tak, Dziubek? Jak się rodzinnie fajnie pracuje? Coś pięknego. I teraz na placki będziemy kroić do suszenia, tak? Które suszymy? Te prawdziwki i jak odgrzybki. A tamte na smażenicy. Czekaj, dobra. Czyli... Te, Jezus, aż żal. Zobaczcie, normalnie książkowy grzybek. Prawdziwek. Takie środki. Ale jakie? Takie grubsze? Grubsze. Niko, dobrze, żebyś pomóż? Nie? No, do roboty. Kroić? Nie ma lekko. Takie grubsze? Mogą być takie. Tak, tak, tak. Grube, grube, jeszcze grubsze. To mój mąż jest specjalistą od grzybów. Tak jest. Muszę się słuchać. Muszę coś jadę. Ja wszyscy są specjalistami, jak są grzyby. Teraz robię smażeniczkę. Grzyby kroję w takie kosteczki grubsze. I żeby była dobra smażeniczka, to trzeba dać grzybki najlepiej z różnego rodzaju grzybków. Ja tu akurat mam trochę prawdziwków, trochę... Te są jakieś śniaki? Tak, podgrzybki albo śniaczki. Podgrzybki albo śniaczki, i tak się nazywają. A te czerwone, Pawełek? Kozak. Kozaczki i w ogóle takie, jakie macie? A ten już jest obrany maślak. Więc no, mam tutaj różne rodzaje, więc kroję w kosteczkę. I tak co? I jak? Tak. Kroję w kosteczkę. Potem co będziemy robić? Parzyć te grzybki, bo mój mąż jest fachowiec od smażenicy. Sparzymy te grzybki, tak? Wodę wylejemy, odcedzamy, wylewamy wodę i będziemy dusić na masełku, tak? A tak robimy rydzę, czyli co? Kroimy na takie grubsze kawałki i będziemy smażyć na... Masło klarowane się robi. Proszę. Specjalista mój to robi. Dajemy coś? Sól czy sól, coś? Wiesz, to do smaku każdy jak lubi. To można wszystko, różne tam przyprawy, jak ktoś lubi, ale żeby smaku całkiem nie zepsuć, no to proszę. Ja daję głównie sól i pieprz i tyle. No proszę. No ale to już masło musi się dobrze sklarować, a jak kolor łapie taki lekko brązowy, to trzeba szybko dać rybę. Wow. I rydze smażyły się około 15 minut, 10-15 minut. I próbujemy. Ja jeszcze nie próbowałam nigdy. Nie wiesz, co jest dobre. Cebulkę kroimy w taką grubą kostkę i smażymy na patelce. My lubimy dużo cebulki, więc dajemy dużo. Jak się wysmaży, to dodajemy grzybki i smażymy. I wsypujemy grzybki. Dobra, teraz wymieszamy. Cały
cała tajemnica jest w tym, żeby dobrze wysmażyć cebulkę. Posoliliśmy i popieprzyliśmy. Ładne, kolorowe, nie? No to są rybę. No, tak ładnie wyglądają. Troszkę. No ważniejsze, żeby było dużo rodzaju przybyć, to jest aromat się ładnie miesza. Smakuje. Na szlaczka nawet dobrze jest dodać takim lasem. Potem no. Lekko. Tak, grzybki nam się wysmażyły. Woda nam się gotuje, więc zalewamy grzybki gorącą, ugotowaną wodą i dusimy 15 minut. Dodajemy jeszcze kostki rosołowe dwie. My sobie tak lubimy dodać, bo wtedy jest taki fajny smak, prawda? Mój kucharzu? Tak, tak, tak. Bardzo dobrze mówisz. A potem dodamy śmietanę. No i teraz nam się to ładnie zagotowało i dajemy śmietanę. Jak dacie dużo śmietany, to będzie lepsze, prawda? No. Zobaczcie, jaki ładny kolor jest tej smażeniczki. Piękny się zrobił. Śmietanę trzeba dać, ile ktoś lubi, bo jak za dużo ktoś, znaczy no ktoś lubi kwaskowy sosik, to może więcej śmietany dać. Ja tak daję dużą śmietanę całą na taką patelnię. No. I teraz co? I teraz Małgosia będzie próbować. Dobrze jest dodać zieleniny. O, super, pietruszka, szczypiorek, to super. Lubię, no. Należy ktoś. Można bez, można z zieleniną. No, no. Dobra, będziemy próbować teraz. No, parę rzeczy robię. Pachnie pięknie. No, już się gotuje. Gotuje się już pięknie. No. Pachnie. Słuchajcie, masakra. Do rybki, do frytek. Super pięknie pachnie. To teraz jemy. I teraz słuchajcie, ja się z wami żegnam. Ja jem. Pycha. Wszyscy mnie atakują, to wszystko. Zaraz dostaniecie. Pa!